Spaghetti carbonara, proszę bardzo. I nie ma tu absolutnie mowy o gotowych sosach z torebki. Kaja Kołodziej, 11-latka z Bolesławca, dobrze wie, jakich składników użyć, aby danie smakowało wyjątkowo. Spaghetti będzie się składało z boczku wędzonego, z połowy małej cebuli, z jednego ząbka czosnku, sos będzie na bazie śmietanki 30, trzech żółtek i bazylii i sera parmezanu. Kaja jest jedną z uczestniczek programu MasterChef Junior emitowanego przez TVN. Gotowanie zawsze ją pociągało. Bardzo lubię gotować, a zaczęłam gotować... Znaczy to jeszcze na pewno nie było takie gotowanie jak teraz, ale jak miałam 3-4 latka z moją nianią. I co wtedy robiłaś? Na przykład? Na przykład smażyliśmy naleśniki, to ja smarowałam dżemem. Albo niania lepiła kluski śląskie, to ja robiłam dziurkę. Sama zaczęłam gotować chyba tak mniej więcej około 7 lat. Tak mi się wydaje, to jakoś samo się tak przypamiętało, nie wiem kiedy. Z siostrą może, czy zupełnie sama? Nie, ja lubię gotować sama, jak mi się tam nikt nie pcha. Nasze wspólne gotowanie polega na tym, że ja sprzątam po gotowaniu. Z przyjemnością, słyszałam. Oczywiście, z przyjemnością, tak. Kaj tata bardzo dobrze gotuje i często Kaja, będąc u taty, po prostu z nim również gotuje. Także być może gdzieś tam w genach po tacie. Gdy Kaja zobaczyła reklamę castingu do polskiej edycji programu MasterChef Junior, aż podskoczyła z radości. Na to czekała. Rodzice się zgodzili i rozpoczęła się jej wielka przygoda. Wrażenia są naprawdę ogromne. Na pewno jest trochę stresu, bo on się musi być. Nawet jeśli jest pozytywny, to i tak jest. Ale to na pewno zostanie w naszej pamięci do końca życia. Udział Kai w tym programie uświadomił mi, że rzeczywiście lubi to robić i robi to dobrze. Natomiast wcześniej gotowała, ale wydawało mi się to po prostu rutyną. Chyba nie zdawałam sobie sprawy z tego, że to jest jej pasja, że jest to coś, co jej sprawia przyjemność. Udział w programie to dla Kai też nowe, cenne przyjaźnie. W programie, tak, jest parę osób, w zasadzie większość, tam może z dwoma nie mam kontaktu takiego, ale przez Facebooka, przez telefon kontaktujemy się i sympatyczni są bardzo wszyscy. Kulinarne upodobania Kai to przede wszystkim kuchnia polska i włoska. Swoje umiejętności młoda szefowa kuchni sprawdza na domownikach. Tak, często robię obiady w domu. Co na przykład ostatnio zrobiłaś? Ostatnio robiłam ravioli ze szpinakiem. A rodzinie smakuje. Znaczy przynajmniej mówią, że smakuje. Mi smakuje zawsze. Najbardziej mnie chyba zaskoczyła, kiedy zrobiła tort. Ostatnio robiła tort dla naszej cioci na urodziny. Był to tort, który pochłaniał bardzo wiele czasu przy przygotowaniu. No i rzeczywiście od samego początku do końca wykonała go sama. Wszyscy byliśmy pod ogromnym wrażeniem. Niespełna 11-letnia Kaja nie ma oczywiście sprecyzowanych planów na przyszłość. Gotowanie to jej pasja, więc w wolnych chwilach oddaje się jej z wielką przyjemnością. Na pewno jeżeli będzie jej się podobało gotowanie i będzie to dla niej przyjemność, no to my jako rodzice dołożymy wszelkich starań, żeby kształciła się w tym kierunku i żeby się rozwijała i żeby po prostu była szczęśliwa, żeby się realizowała zawodowo, ale tylko pod warunkiem, jeżeli będzie chciała to robić. Kaji, uczestniczce MasterChef Junior, kibicujemy i gratulujemy i życzymy samych sukcesów kulinarnych i nie tylko.